Sam usiąść, słuchajcie, i robić case'y, żeby nadgonić target dzienny. Cześć, tu Igor Łęgowski, Wasz Mistrz poprawy. poprawy. I dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka Q&A, czyli wy, wy zadajecie pytanie, ja odpowiadam. Jest to dosyć taki specyficzny odcinek, ponieważ było jedno pytanie, które wybrałem na, kolejną, na kolejny materiał i pytanie brzmi dokładnie czy planujesz zrobić odcinek o pracy standardowej lidera w procesach usługowych? Oczywiście. A, jestem bardzo ciekawy Twojego zdania. Dzięki Wojtku za pytanie. Więc oczywiście bardzo chętnie się podzielę moją opinią i niestety będę tutaj monotematyczny. Mianowicie każdy lider, bez względu na to, jakim zespołem zarządza, czy to jest produkcja, czy to jest usługa, czy to są, nie wiem, finanse, ubezpieczenia, nieważne co, Powinien postępować zgodnie z takimi samymi zasadami. I niestety powinien być niestety, ponieważ jest to ciężka praca, powinien być cały czas mistrzem ciągłej poprawy. I teraz, zanim przejdę do tych podstawowych kroków, które według mnie powinien każdy lider robić codziennie, powiem o pewnych narzędziach, pewnych informacjach, materi materiałach, które powinien mieć, żeby ten swój proces przeprowadzić, tak? jak się robi SIPOC, to jest proces, na przykład jest input, co na inputcie powinien mieć. Więc przede wszystkim dobry lider zespołu powinien świetnie znać, potrafić się komunikować i znać oczekiwania wszystkich swoich klientów. I teraz bardzo ważne jest to, żeby lider sobie zdawał sprawę, że ma trzy grupy klientów. Pierwszy klient. Nie ma, słuchajcie, który jest ważniejszy. Pierwszy klient to jest ten klient, dla którego organizacja jego sprzedaje efekty jego pracy, czyli ten klient, który mówi jak ma wyglądać efekt naszej pracy, tak? Drugim klientem jest zarząd, właściciel firmy, dla której lider pracuje, czyli musi spełniać jego wszystkie oczekiwania, ponieważ on za to dostaje pracę, to dostaje e, pensję, prawda? I trzeci klient którego sobie liderzy bardzo często nie uświadamiają to jest zespół dla którego pracuje. Dobry lider musi wiedzieć, że jest też dostawcą na zespołu, nie tylko klientem, czy oczekuje, jest też dostawcą. Druga sprawa, musi znać oczekiwania wszystkich tych trzech klientów. Czyli nie może być sytuacji, gdzie lider nie wie, jaka jest specyfikacja, jakie jest SLA, jakie są limity, jakie są wskaźniki. W jaki sposób klienci zewnętrzni oceniają efekty Twojej pracy, tak? Nie może nie wiedzieć, jakie są oczekiwania organizacji w stosunku do jego pracy, tak? Jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o produktywność, jeżeli chodzi o plan, tak? To jest bardzo ważne. I trzeci element, pamiętacie, klient, zespół musi lider zdawać sobie sprawę, jakie są oczekiwania zespołu w stosunku do niego, tak? A oczekiwań będzie, będzie bardzo dużo. Zanim przejdziemy jeszcze do tego standardowego planu pracy, lider zespołu musi mieć narzędzia monitorujące efekt pracy jego i jego zespołu z perspektywy tych trzech klientów. Czyli musi wiedzieć, czy popełnia jakieś błędy jakościowe odnośnie specyfikacji, czy jakie są wymagania odnośnie efektywności, kosztów i jak jego zespół sobie z tym radzi na bieżąco i mieć możliwość oceny, oceny zespołu, jaka jest ich, jaka są ich potrzeby, jakie są ich oczekiwania, tak? Te trzy zespoły, te trzy oczekiwania, czy znaczy trzy systemy pomiarowe muszą być. Czyli musi lider zespołu, jakiegokolwiek, przed realizacją tych kilku kroków, o których będę mówił, musi mieć te zagwarantowane informacje i dane i systemy pomiarowe, tak? I teraz Według mnie, taki standardowy, standardowy dzień pracy lidera, codziennie, oczywiście nie mogę powiedzieć i zapełnić jego 8 godzin pracy, natomiast, ponieważ będzie dużo różnych spotkań, będzie różnych rozwiązywania problemów firefighting, burze, zawalenia i, i tego typu sytuacje ale powinien starać się w ciągu dnia spełnić takich 6 punktów. Jak tych 6 punktów w ciągu dnia spełni, to może powiedzieć, że to był jego perfekcyjny day, więc be, perfekcyjny dzień. Więc y, mój opis standardowy pracy lidera będzie polegał na przedstawieniu takich sześciu punktów, z których składa się Perfect Day of Leadership. Więc pierwszy punkt: gdzieś na początku pracy, maksymalnie w ciągu 15 minut po rozpoczęciu pracy, powinien zweryfikować stanowiska pracy swojego zespołu. Zweryfikować w stosunku do standardów, które on może ustalił, ustaliła organizacja, może nawet narzucił klient. Jest dużo różnych sposobów, dużo różnych standardów, według których można ocenić stanowisko. Może być czystość na stanowisku, bezpieczeństwo informacji, może być 5S, jeżeli są takie standardy. Oczywiście on, idąc, weryfikując stanowiska pracy, musi mieć podstawę do oceny, czyli te standardy muszą mieć jasne, oczywiste. To jest system pomiarowy, ok? Drugi krok. Maksymalnie nie może być to później niż pół godziny od rozpoczęcia pracy, powinien zweryfikować, czy oczekiwania odnośnie produktywności, czyli ilości pracy w ciągu czasu, są zdefiniowane dla każdego członka zespołu na tablicy. I najlepiej, żeby ten system pomiarowy mierzył, pozwalał weryfikować to co godzinę czyli każdy z członków zespołu powinien mieć co godzinę swój target ilościowy i ten operator, czy pracownik, co godzinę musi raportować, ile e, zrobił. Jeżeli chodzi o tą tablicę, odnoszę do mojego innego odcinka z Indii, tam troszkę więcej o tym mówię. W każdym razie, musi sprawdzić, czy normy są odpowiednie, zgodne z obecnymi oczekiwaniami pracodawcy, czy drugiego klienta. E, gdzieś w okolicach dwóch godzin, tak, od rozpoczęcia pracy, Powinien zebrać się ze swoimi ludźmi, albo sam zrobić to. To jest kwestia efektywności jego własnej pracy, ale to będzie pewna burza mózgu, więc, warto zrobić z pewnymi osobami i musi zweryfikować ostatnio zaobserwowane odchylenia w jego systemach pomiarowych, które ma zainstalowane. Czyli. Jeżeli były jakiekolwiek uchybienia, odchylenia odnośnie standardu utrzymania stanowiska pracy, tak, to każdy punkt musi być przeanalizowany. Jeżeli wczoraj pewne, pewni pracownicy nie osiągnęli wydajności, która była założona, jeżeli były jakieś reklamacje wewnętrzne, czyli ktoś zauważył, że praca, czy zauważył na czas tak, w ramach pracy, że pewne zadania nie były zrobione zgodnie z założeniami, z oczekiwaniami, to też tego, te punkty powinny być planowane. I wszelkie reklamacje od klientów zewnętrznych, czyli on bierze, powinien wziąć wszystkie wskaźniki, wszystkie informacje z systemów pomiarowych, które do niego raportują i przedyskutować wszystkie punkty, które są odchyleniem. I teraz on nie musi teraz rozwiązywać tych problemów na bieżąco, ponieważ dobre rozwiązanie problemów wymaga czasu zebrania informacji. On tylko powinien delegować, że tutaj na temat tego, tego problemu, proszę zbierz te informacje, na temat tego problemu ja zbiorę informacje, inne, inne, inna osoba zbierze problemy, inna osoba zbierze e, informacje na temat innego problemu, tak? Czyli delegujemy właściwie problemu, oni mają zebrać informacje, potrzebne później do fazy root cause Problem Solving. W środku dnia powinien zweryfikować tablicę, czy każdy z członków zespołu realizuje swój target. Dlaczego w ciągu dnia, nie na koniec? Ponieważ jeżeli w ciągu dnia zweryfikuje, że coś jest nie tak, może zawsze coś, za, może zawsze zareagować, może zawsze skorygować pracę, może pomóc, może usprawnić, może e, zawołać kąć do pomocy, tak? Może sam usiąść, słuchajcie, i robić case'y, żeby nadgonić target dzienny. W każdym razie weryfikacja w ciągu dnia na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o realizację celu dziennego, musi być. Następnie robi pod koniec dnia, tak gdzieś może przy 6 godzinie, sesję Rutko z Problem Solving. Wszystkie osoby, które zebrały informacje, przychodzą i wspólnie się zastanawiamy, co było przyczyną, robią akcje korekcyjne i bardzo ważna kolejna rzecz, przed opuszczeniem stanowiska pracy, przed pójściem do domu. Pamiętajcie, pójście do domu to jest... Moment, kiedy można zregenerować swój organizm, przygotować się na dzień następny. Więc to nie jest tak, że zabieramy pracę do domu. Nie, robimy wszystko na miejscu. Musi się zastanowić nad targetami na dzień następny. Jakie mają być normy na dzień następny? Kto co ma robić? Ma przygotować swój dzień, ma zweryfikować, czy zrobił dzisiaj perfect day. Jeżeli nie, co powinien zrobić, żeby jutro był perfect day? Życzę Wam słuchajcie, codziennie idealnych dni.